Słuchajcie, odzywam się do Was tutaj już z podłogi. Dlaczego? Dlatego, że chcę Wam pokazać i z Wami otworzyć, słuchajcie, tą przesyłkę. Jest to przesyłka, słuchajcie, z Desenio, jak możecie zobaczyć. Jest ona ogromna, jest ona takiej szerokości, jak ja teraz, słuchajcie, tutaj siedzę. Ja za chwilę oczywiście przeniosę tutaj całkiem telefon do góry, żebyście mogli widzieć tutaj wszystko, jak to wygląda. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, ja po prostu troszeczkę otworzyłam. Jest to zapakowane w taki sposób, że mamy tutaj takie zabezpieczenia. Dalej mamy tutaj po prostu pełno ramek. I tutaj w takiej teczce mamy nasze plakaty. Plakaty, jakie wybraliśmy. No to jest jeden z największych jakby chyba rozmiarów plakatów, jakie ja będę miała tutaj, które wybrałam do salonu. Więc za chwilę Wam pokażę. Też Wam powiem, ile rzeczy zamówiłam. Także moja dekoracja, słuchajcie, całego praktycznie mieszkania będzie, słuchajcie, sponsorowana Desenio. Także za to bardzo, bardzo dziękuję, że dzięki Desenio będę miała po prostu zrobiony cały wystrój całego mieszkania. Największy plakat to będzie u mnie w tym formacie. Będą chyba bodajże takie 2 albo 3, teraz nie pamiętam, i to było chyba 30 na 40. Tak, 30 na 40 rozmiar. Ten tutaj też. Bardzo proszę, 30 na 40, bardzo fajnie wykonane te ramki, są bardzo, słuchajcie, porządne, bardzo fajne, metalowe wybierałam chyba w większości przypadków, może gdzieś, nie, ta jest drewniana, także też będą drewniane, czarne chyba, jeśli chodzi o drewniane, to tylko czarne, reszta czarny i srebrny metal. W takich odcieniach będę miała, słuchajcie, ozdoby w mieszkaniu, a jeżeli chodzi o Desenio, to jest to, słuchajcie, skandynawska marka. Poczekajcie, ustawię Was tutaj teraz do góry. Jest to skandynawska marka, która zajmuje się, słuchajcie, designem, wystrojem wnętrz. I o ile się nie mylę, to oni na rynku, słuchajcie, są chyba od bodajże 2010 roku. Także jakby nie było, to już są na rynku dobre 9, zaraz będzie 10 lat, słuchajcie. Także to nie jest mało. Ich marka się bardzo dobrze rozwija. Wiem, że bodajże chyba od 4 miesięcy, jeżeli się nie mylę, weszli na rynek polski. No i tak jak mówię, dostałam propozycję z ich strony współpracy, aby przy ich właśnie z ich udziałem móc ozdobić sobie wnętrze domu. Także ja bardzo się z tego powodu cieszę. Teraz Wam pokażę, jakie wybrałam opcje, a później pokażę Wam już w całości, jak to będzie wyglądało. Także lecimy. Plakaty, jakie wybrałam, słuchajcie, to są to takie plakaty. Już sobie tu pozwolę otworzyć, więc do kuchni wybrałam taki But First Coffee. Ja sobie to za chwilę tu poukładam i powkładamy sobie to w ramki. Ten wybrałam do swojej sypialni. Ten wybrałam również do swojej sypialni. Ten wybrała sobie moja córcia. To jest taki mały. Także jego zrobimy tu oddzielnie. Dalej jeden taki mały również z cytatem wybrałam ja. Prawdopodobnie chyba na przedpokój. Dalej Home Sweet Home. Jeszcze nie wiem za bardzo, ale albo przedpokój, albo tutaj właśnie salon. Także to, dalej pomadki, pomadki wybrałam ja do salonu, do sypialni. Kawa, ziarenka kawy ułożone w kształcie serca, no to oczywiście wiadomo, że ja wybrałam to do kuchni. Wraz z tym But First Coffee. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Taki cytat wybrałam ja do sypialni. I tu mam chyba bodajże 2 plakaty, właśnie te takie formatu 30 na 40, które chciałam tu do salonu. Uważam, że są po prostu przeurocze, są przepiękne. Uwielbiam motyw leoparda, tygrysa, pumy, lwa. Uwielbiam. Nie wiem dlaczego od zawsze i te 2 będą gościć tutaj właśnie w salonie. Także za chwilę to wszystko powkładam właśnie w ramki. No i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Pokażę Wam za chwilkę też całą moją galerię, jaką wybrałam. No i ostatni motyw, słuchajcie, kwiatu. To jest piwonia do mojej sypialni. I to by było chyba na tyle. 13, słuchajcie, plakatów. I to chyba, czy to są wszystkie?
6. No chyba wszystkie, słuchajcie. Chyba wydaje mi się, że wszystkie. Teraz pokażę Wam wszystkie z góry. No i wygląda to mniej więcej tak. Czyż to nie jest piękne? Bardzo fajny sposób na to, żeby udekorować całe mieszkanie. No, a teraz zabieram się za wkładanie rameczki. To do pary, czyli które zdjęcie, który plakat miał iść do której ramki. Kochani, siedzę tak i odpakowuję i powiem Wam, że przeszło mi przez myśl taka rzecz odnośnie zapakowywania, słuchajcie, tych ramek, to muszę Wam powiedzieć, że jeżeli w Waszych głowach pojawiłoby się takie samo pytanie, jakie przed chwilą miałam ja, kurde, po co to ktoś tutaj taką naklejkę dał? To już wyjaśniam, gdyż słuchajcie, zapakowane te ramki są w taki sposób, tak są zabezpieczone, że to jest po prostu pierwsza klasa. Wpierw ściągamy, słuchajcie, tą wierzchnią folię, która wygląda następująco. Następnie każdy róg każdej ramki jest bardzo porządnie zabezpieczony taką tekturką. Jedziemy dalej. Miałam problem oczywiście na starcie, słuchajcie, z tymi tutaj klipami, bo nie wiedziałam za bardzo, jak to wyciągnąć, a to po prostu wystarczy, słuchajcie, nacisnąć. Czekajcie, bo to jedną ręką. Naciskacie tutaj tą żabkę i pociągacie, gdyż to tak podważa się tutaj pod ramkę. Teraz Wam pokażę. Tutaj ma taki zaczep. Podważacie to pod ramkę i ściskacie na zasadzie takiego klipa. Więc bardzo fajny sposób, słuchajcie, zabezpieczający i bardzo łatwa aplikacja. Więc tylko naciskacie po prostu na górę, tak jak na sprężynę, i te żabki same odskakują. Następnie wyciągamy ze środka, słuchajcie, tą grubą tekturę. Następnie właśnie mamy tutaj papier z nazwą, oczywiście desenio www.desenio.com. Mamy tutaj tą przeźroczystą część, może tak to powiem, ten plastik, wydający się plastikiem. I to jest taka naklejka. I ja Wam powiem, że myślałam na początku, wie, po co to ktoś cholerstwo nakleił. A słuchajcie, to jest nie cholerstwo, tylko to jest na zasadzie, słuchajcie, jak macie zabezpieczające te osłona ta zabezpieczająca, słuchajcie, na telefonach. I na tej samej zasadzie to działa. Czekajcie, mam telefon. Okidoki, jestem z powrotem. Słuchajcie, dzwoniło moje dziecko zapytać się, co na obiad. Także to jest ta część obrazka i tutaj to, co Wam powiedziałam. Zobaczcie, to jest ta naklejka, którą po prostu... O, ten tak zwany film, który należy ściągnąć. Bardzo proszę. I chyba nie udało mi się to z drugiej strony, bo tak się zagadałam, słuchajcie, rozgadałam, że teraz nie wiem, czy... O, widzicie? To trzeba tak właśnie złapać i z obu stron ściągacie tę część. No i w ten oto sposób mamy czyściutkie, przejrzyste ramki. Także naprawdę szepoba po prostu za zapakowywanie, za zabezpieczanie, bo po prostu jest to zrobione w 200% na cacy. Także ja się bawię dalej. Teraz mam czarną ramkę metalową i w nią włożymy sobie
metalowa to jest drewniana, drewniane miały iść do kuchni, czyli te dwie drewniane idą do kuchni, czy to jest metal? To był metal, to jest drewno i to jest chyba drewno, tak, czyli te dwie drewniane idą do kuchni, czyli to jest na kawę i to jest na kawę. Właśnie były drewniane na kawę, czyli to będzie szło oddzielnie. Do tej malutkiej srebrnej wędruje ta Oliwi, ten Oliwi plakat, czyli tu w metalową powiedzmy, że włożymy sobie mój cytat. Tak. Włożymy cytat. Także już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Następnie wkładamy w rameczkę. I w takiej postaci powędruje na ścianę. Teraz zakładamy, słuchajcie, te klipy. Klip zakładamy od dołu, zahaczając w taki sposób i naciskając. I tak mamy założony klip. Także naprawdę, no ja jestem pod wrażeniem. Może ja się tak nie lubuję w takich, wiecie, w takich pierdółkach, żeby coś tu zakładać, przymocowywać i tak dalej, ale w tym przypadku jakoś mi to sprawia radość, a jeszcze większą, słuchajcie, radość i taką, i tak, takie niemożność już się doczekania właśnie tego, żeby już to, słuchajcie, na ścianę, zakładać na ścianę, już to układać. Także mam już gotowy kolejny obrazek, powiem Wam, że będzie pięknie i coś czuję, że chyba jeszcze się znajdę na ich stronie. Mhm. Już nie w postaci ani w rodzaju, słuchajcie, współpracy, chyba po prostu jeszcze sobie coś podokupuję chyba, bo coś mi się wydaje, że może być ich za mało. Tak, dobrze, lecę dalej. Mam już zrobione tyle. Radość wielka, przepięknie to będzie wyglądać, no i ja lecę dalej. Czyli zaś, słuchajcie, chodzi o rodzaje ramek, również są one różne. Tutaj mam przykład ramki drewnianej, czarnej. Niby wygląda identycznie jak metalowa. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy metalową, ale metalowa z tyłu wygląda tak. A drewniane mają jeszcze tutaj opcję tą do postawienia, jak i zarówno do powieszenia już tutaj gotowe. Także można powiesić ramkę w ten sposób, czyli poziomo, można pionowo. I mają one tutaj nieco inne te żabki, których jakby nie wyciągamy, które po prostu przekręcamy standardowo, jak w każdych ramkach, tak na boki i wyciągamy, słuchajcie, tutaj wyciągamy tę część, wyciągamy plakacik z nazwą i tu znowu please remove protection film. Mamy tutaj napis, instrukcję, informacje. No i podważamy sobie kawalątek, jak widzicie, naprawdę bardzo łatwo to wszystko pięknie odchodzi. Jedna strona, jest większy połysk, ja się właśnie zastanawiałam, mówię, jak to jest, dlaczego one są tak, słuchajcie, matowe. Nie, one nie są matowe, po prostu należy zdjąć tutaj z wierzchu ten właśnie z jednej i z drugiej strony tą folię, czyli tak zwany film. Bardzo proszę, przeźroczyste, piękne, odbijające pięknie światło. Czekajcie w tą stronę. Subcio wkładam najpierw tą część. Teraz plakat, jaki tutaj ma się znaleźć. Z racji tego, że to był, słuchajcie, drewniany, coś czuję, że chyba tutaj włożymy drewniana. Czyli to będą te z kuchni, czyli lecimy to, lecimy tak. I tak będzie wyglądał nasz obrazek. Pięknie! Przepięknie. Dobra, zakręcam, podważam i obrazek gotowy. Obrazek jest przystosowany do postawienia, jak i zarówno do powieszenia, co jest naprawdę świetną opcją, bo nie w każdych ramkach właśnie mamy taki wybór, żeby móc czy postawić, czy też powiesić. Możemy zmienić sobie, odwrócić plakat i po prostu zmieniać sobie, zamieniać ramki. Także naprawdę mega się jaram. Jeszcze mi zostało 5 ramek i zaraz do Was wracam. Hejo, hejo robaczki i teraz już właśnie w pełnej okazałości mogę Wam pokazać moje ozdoby. Moje ozdoby, czyli Desenio. Filmik sponsorowany przez Desenio. Wygląda tak.
Jest to po prostu współpraca, no powiem Wam, że super, super, super. Pasuje to idealnie, słuchajcie, do całego wystroju, idealnie wręcz. Zaraz Wam odwrócę kamerkę i spróbuję Wam to jeszcze inaczej jakoś pokazać beze mnie. Z prawicy May mamy tutaj leoparda, tygrysa. Ja to już, wiecie, się śmieję, bo ja mówiłam, na wszystko mówię tygrys, on mówi to leopard. Więc mamy tutaj tygrysy, leopardy i tak dalej. W srebrnej, metalowej ramce, przepiękny, trochę światło odbija, ale to nic. Dalej mamy taki plakacik, Home Sweet Home. Dalej mamy What I love most about my home is who I share it with. Bardzo prawdziwe słowa. No i tygrysek. Piękny tygrysek. Z racji tego, że mam szeroki, słuchajcie, rozstaw tutaj tego salonu, to wymyśliłam, że przewieszam zegar. Także tak by to wyglądało. Tutaj mamy kącik ze stołem. Teraz tutaj, gdzie był zegar, mamy But First Coffee. I wygląda to z daleka tak. I kolejny obrazek z ziarenkami kawy mamy na tej ścianie i tak się zastanawiałam, czy właśnie jego nie połączyć z tym tutaj jakoś, ale z drugiej strony tu bym chyba chciała dwie półeczki i ustawić sobie właśnie jakiś motyw małych kaktusów, kwiatków, coś takiego, więc też dlatego zostawiam tutaj to serce. Teraz przejdźmy. W końcu wyszło na to, że nic nie mam na przedpokój, bo miało tutaj być właśnie Home Sweet Home i coś tam jeszcze, a tu moja ściana, gdzie będzie łóżko, prezentuje się następująco. Tutaj mamy cytat. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Dalej mamy, myślę, że chyba najczęściej wybierany przez dziewczynę do sypialni właśnie motyw szminki. Tutaj powiesiłam oczywiście mój łapacz snów, bo bardzo fajnie mi się będzie komponował przy łóżku. Dalej mamy motyw kwiatowy, czyli właśnie z piwoniami. Dalej mamy buteleczkę perfum oraz szminki. Tu sobie przyczepiłam dwa lusterka i tu jeszcze mój obrazek z lumpa. Także wszystko razem wygląda tak. No i wydaje mi się, że będzie z tym srebrnym łóżkiem, które tutaj powstanie, będzie naprawdę pięknie się komponować. No i żerandol, ten taki właśnie cyrkoniowy. Także naprawdę wygląda to super ekstra. I kochani, jeszcze chciałam Wam tylko podpowiedzieć oraz chyba przypomnieć, bo nie wiem, czy mówiłam, jeżeli nie, to mówię jeszcze teraz, że przypominam, iż albo mówię, lala, dzięki. Cały czas jesteśmy w temacie oczywiście Desenio, przypominam i informuję, iż na hasło Aga Vlogs 10 otrzymujecie, słuchajcie, zniżkę, która upoważni Was do 10%, no przechodź, która upoważni Was do 10% dodatkowo, przypominam dodatkowo, dlatego iż na stronie Desenio macie w tym momencie zniżkę weekendową, która jest tylko przez weekend. Zajrzyjcie sobie na stronę, linki będą oczywiście w opisie pod filmem i do tego jeszcze dorzucam 10% ode mnie, czyli zniżka weekendowa ze strony desenio.pl plus minus 10% jeszcze do tamtej zniżki, także ta promocja, ta zniżka będzie obowiązywać, słuchajcie, do końca poniedziałku. Mam nadzieję, że skorzystacie, bo tak jak mówię, no jest to fajna oferta, bo nie dość, że zniżka weekendowa od Desenio, to jeszcze do tej zniżki minus 10% ode mnie na hasło AgaVlogs10. Wszystkie dane, wszystko podam Wam w opisie pod filmem. Życzę udanego wyboru, udanych zakupów. Ja jestem mega zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się również podoba mój wybór. Desenio. Także pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Pa!